Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku rozmów spekulowanych. Dzisiaj ponownie w duecie, czyli już drugi odcinek wraz z Piotrem Zającem. Dzień dobry. Ja nazywam się Maciej Leściosz. Zanim zaczniemy, taka mała sugestia tradycyjnie, proszę kliknąć w ten przycisk, który znajduje się pod filmem wideo. Przycisk subskrybuj. Dzięki temu będzie otrzymywać powiadomienia o kolejnych naszych materiałach wideo, zwłaszcza jeżeli oprócz przycisku subskrybuj jeszcze klikniecie w ten dzwoneczek. Zaczniemy dzisiaj, podobnie jak w ubiegłym tygodniu, od czarnej melancholii, od czegoś pesymistycznego. Zazwyczaj nie wchodzimy w tematy polityczne, ani geopolityczne, a teraz trochę o tej geopolityce porozmawiamy sobie, no bo kwestia Kazachstanu, napięć w Kazachstanie wpływa bezpośrednio na rynki finansowe, na rynki surowcowe, być może również na rynki akcyjny już oczywiście częściowo wpłynęło, ale ten wpływ może być większy. No plus kryptowaluty, co też dało się zauważyć. Także jest taki czynnik ryzyka, który się już częściowo zmaterializował, a może być, może być poważniej. Tak, właśnie. No to jest ciekawe pytanie. Czy to będzie jeden z głównych czynników ryzyka na ten rok, albo przynajmniej na jakieś najbliższe kilka miesięcy? Ja obstawiam, że tak, bo ten kryzys kazachski jednak dotyczy największej gospodarki w Azji Centralnej. Z tego to sprawdzałem, dziewiąty na świecie eksporter ropy naftowej, czołowy producent uranu, no i od niedawna druga na świecie kopalnia bitcoinów. Tam jest skupione 18% mocy obliczeniowej. I właśnie tak zrobiłem taką grafikę, jak była eskalacja tych ostatnich napięć. Ropa skoczyła prawie w odmianie WTI do 80 dolarów, uran w tydzień plus 6%. Bitcoin minus 40% od ATH jest obecnie, natomiast w ostatnim czasie on tam spadł z 45 do 40 tysięcy dolarów, więc też istotna, e, duża zmiana. E, jest słabo, bo to się też zbiega z cały czas z nierozwiązanym konfliktem na Ukrainie. Ja wiem, że teraz się rozpoczęły, wczoraj chyba rozmowy między NATO a, e, a Rosją, ale już wiemy, że Władimir Putin wysłał sw swoją pomoc do Kazachstanu. Mówi o tęczowej rewolucji, już w ogóle wszyscy mieszają wątki. To, co jest niepokojące, że tam powstał taki chaos informacyjny, bo oni odcięli internet. Były przerwy w dostawie, w dostępie do sieci, przez co nie można było się komunikować. Ludzie nie wiedzieli za bardzo, co się dzieje. Czytałem na, na OKOPRES taką relację jednego z, z przedstawicieli, chyba odpowiednika, takiego naszego rzecznika praw obywatelskich, Nie właśnie mówiło o że ludzie nie bardzo wiedzą, co się dzieje, kto jest, kto jest za kim, kto jest kim w ogóle. Więc to jest taki ogromny problem, który dotyka i takich kwestii społecznych, politycznych, no a przez te właśnie e, rankingi ekonomiczne, także gospodarki. Więc ja obstawiam, nie wiem jak Ty, że to może nam się zrobić z tego gruby czynnik ryzyka, nawet na, na to pierwsze całe półrocze albo dłużej. Tak, no w przypadku tej ropy naftowej to chyba się sytuacja już nieco uspokoiła, bo Kazachstan jest odpowiedzialny za 2% globalnego, e, globalnej produkcji ropy. To całkiem, całkiem dużo. On jest członkiem OPEC+. Więc tutaj też też ma ten istotny wkład, że ta spółka Chevron, która jest współwłaścicielem, ma 50% udziału w spółce Joint Venture z tamtejszych pól naftowych no całkowicie wyłączyła dostawy z tamtego obszaru w krótkim terminie, ale to już się w ciągu, na no, mówimy o tygodniu, to już się tak naprawdę wyrównało, więc chwilowo ten czynnik ryzyka wydaje się tak jakby został zapomniany, tak nie jest brany pod uwagę w przypadku ropy, ale on może właśnie powrócić. Tutaj ważny wątek poruszyłeś z tą Ukrainą, bo tutaj jest, zresztą no, no, Kazachstan jest takim azjatyckim odpowiednikiem Ukrainy. Trochę tak. Trochę. No gospodarka faktycznie największa w tamtym regionie w tej środkowej Azji. No i, i pytanie właśnie jak tutaj... W, Podejść do tego, tak? Czy obserwatorzy rynku, a w nie rynku, tak właśnie polityki bardziej, kwestii politycznych, no, widzą, że tutaj ten, to rozpychanie się Władimira Putina w tych swoich post republikach jest coraz odważniejsze? No i y, takie coś mogło być dla nas, nawet dla Polski, w jakiś sposób też niebezpieczne, zwłaszcza w kontekście właśnie Ukrainy, tak? Jeżeli faktycznie to by gdzieś te konflikty różne eskalowały, patrząc historycznie, no, wiele konfliktów w taki sposób no niepozorne na pewno się roz, rozpoczynało, tym bardziej, że tutaj mamy z jednej strony kwestię właśnie y, Rosja-Kazachstan, y, mamy Rosja-Ukraina no i jeszcze kwestia tutaj z Chinami, gdzie Stany Zjednoczone mogły przeoczyć jakieś Tutaj czy nie mieć sił, żeby wszystkich, wszystkich pogodzić, tak? No bo Stany Zjednoczone są takim mediatorem. Są mediatorem, ale też mają na sumieniu I swoje biznesy. Tak. Akurat w Kazachstanie chyba większe niż na Ukrainie, to jest ze względu na. To, to może być akurat taki plus, że będą gdzieś mocną przeciwwagą, bo zakładam, że na Ukrainie jest aż takim z punktu widzenia finansowego nie zależy. Mhm. Może bardziej na tym, żeby tu był spokój w tej części świata, ale. No, Stany Zjednoczone też często jeździły z misjami pokojowymi do różnych krajów, a wiadomo, o co tam chodziło. No, ale tak, na polityce to się nie znamy, to jest zawsze taki wrażliwy temat, zaraz tak, zacznie się burza, nie bo jest... Wchodzić, bo tutaj, mm -hmm. Więc o, może od razu uprzejmy, że nie znamy się na tej nie polityce. Nie znamy się nie na, na polityce, i, chcielibyśmy wierzyć, że wszyscy przywódcy mają dobre intencje, ale to tak, a przynajmniej ja chciałbym wierzyć, ale nie, nie do końca mi się chce wierzyć. Natomiast jeśli chodzi o takie ekonomiczne kwestie, no bo y, też mamy taką sytuację z, na Wall Street teraz. Ja wiem, że to nie jest powiązane z tym Kazachstanem, ale jednak tam były mocne spadki, przynajmniej wczoraj, przedwczoraj. Y, I pewnie ten Kazachstan też zawsze będzie takim, y, jeżeli te napięcia będą się tam utrzymywać, a na razie wiele na to wskazuje, że będzie takim kolejnym czynnikiem, który się będzie dorzucać do tego, że y, no może jednak wycofywać się z takich ryzykownych aktywów, może jednak się wycofywać. Bo, bo, bo nie wiadomo, co się tam co się tam wydarzy. Więc ja się tego trochę, trochę obawiam. Chyba nie, w ostatnich latach chyba często tak bywało, że jakoś na początku roku jakiś konflikt gdzieś tak, się tak, tam... Tak, tak, znaczy, Przede wszystkim, co jest najważniejsze, pił. to jako argument właśnie nawet do realizacji zysków. To, to teraz też może być, właśnie, argument tak. do realizacji zysków. W tym bardziej, że jeszcze wrócimy dzisiaj do sprawy Fedu, no ale to tak. mamy jeszcze dodatkowo w połączeniu z takim jastrzębiem, tonem, tonem Fedu, no więc tu mamy doskonałe warunki właśnie do tego, żeby podawać kolejny argument. Tak. Czytając nagłówki gazet w ostatnich dniach, właśnie wtedy, kiedy głośno było o no to było podawane jako główny czynnik wręcz. Aha. Tak, dlaczego mamy spadki na rynku? No bo inwestorzy obawiają się o, o tutaj kwestie związane z Kazachstanem, no to oczywiście zawsze jest pompowane, bo dzień później można było przeczytać, inwestorzy są uspokojeni, a potem znowu są nerwowi ze względu na Kazachstan. Więc tutaj to oczywiście media swoje, a rynek swoje, no ale na pewno jako pretekst to, to często może tworzyć zmienność. Jako raz w tym kontekście znowu to można by optymistycznie spojrzeć na całość, bo yy, myślę, że duża część naszych widzów to są yy, spekulanci, day traderzy, szukający zmienności, widzący okazję w zmienności, a takie sytuacje powodują, że ta zmienność może się pojawiać, także no mamy w tej, tej czerni trochę, trochę kolorytu. To samo dotyczy bitcoina, też to warto dodać, bo to jednak 18% mocy obliczeniowej nie ma dostępu do internetu, tej mocy obliczeniowej nie ma. Według różnych eksplorerów bitcoinowych ta strata mocy obliczeniowej w ciągu ostatniego tygodnia, ona tam wynosiła około 15%, Największe kopalnie, przynajmniej według serwisu btc.com, raportowały chyba minus 12% z 5 na 6 stycznia. Teraz to już wróciło, tylko ta strata wynosi 2,2. Więc odcięty internet nie mamy, nie kopiemy, więc to jest ogromny problem. Więc to też będzie wywoływać zmienność, czyli dla fanów zmienności dobrze. Natomiast moim zdaniem, no to trochę szkoda mi tych górników, tak hmm. mówiąc wprost, bo wykopano ich z Chin bezpośrednio. Teraz znaleźli trochę miejsca w Kazachstanie i mają w Kazachstanie też nieodpowiedzialny rząd, który odcina im internet. No też tam były wcześniej już sugestie, że może być problem z dostępem do energii, no bo tam też dotykają ich blackouty. Natomiast no wygląda na to, że jeżeli ten konflikt się tam będzie przedłużał, to podejrzewam, że ci górnicy też będą na uciekać, no bo kto chciałby prowadzić biznes w takich w momencie, kiedy nie masz możliwości no, de facto nie masz infrastruktury do tego doprowadzenia tego biznesu, więc to jest ogromny czynnik ryzyka dla Bitcoina. Ja zakładam, że Bitcoin wszedł w fazę Bessy i to się, niestety, ale to się spina w tą taką właśnie niedźwiedzią układankę. No, ale jak dodamy, krasowy jak analityk, nie zdziwię się, jak Bitcoin wróci na szczyty w perspektywie mm. kilku miesięcy, chociaż obstawiam jednak, że raczej pójdzie. Pójdzie w dół. No bo Bitcoin, jeżeli chodzi o właśnie tutaj e, problemy górników w Chinach, problemy w Kazachstanie, to mamy tak naprawdę de facto, które nie ma górników, jest zmniejszona podaż, ale to już jest czynnik ryzyka, który będzie dołował, tak? Będzie ciągnął w dół raczej. Ceny Bitcoinia. nie jak z surowcami, mamy ograniczoną podaż, więc surowce idą w górę w tym przypadku, znaczy, jeżeli jest, spada, spada podaż tak, z danego regionu. A znaczy, tutaj to inaczej działa. Tu jest trochę tak, że jeżeli nie ma górników, to bitcoin cały czas jest wydobywany. Przy czym musi się dostosować trudność jego wydobycia, mhm. i to trochę potrwa. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, czy to jest około dwóch tygodni. No i wtedy dojdzie do tego, że. Że to jest przy założeniu, że oni tego internetu by znowu nie, nie, nie otrzymali, a oni już go mają, więc mogą kopać na normalnych, na normalnych obrotach. Natomiast gdyby na przykład doszło znowu do czegoś takiego i górnicy w Kazachstanie nie pracują, to trudność musiałaby się zmniejszyć, dzięki czemu górnicy w innych częściach świata mogliby dołączyć swoje koparki. Mhm. Więc akurat system bitcoina jest tak zapro zaprogramowany, że on mniej więcej cały czas będzie działał tak samo. Te bloki będą kopane i nagroda będzie, się, będzie emitowana. No przy czym to jest, yy, gorzej by było na przykład, gdyby coś takiego dotknęło Stany Zjednoczone, które skupiają tam o wiele więcej procent takich górników i na przykład nagle gdyby, wiesz, nie wiem, 70% górników odcięło się, to mhm. wtedy mógłby być w ogóle taki problem, że, że ta sieć by się zdestabilizowała, nie wiem, czy pozostała pozostali górnicy by byli w stanie ją, e, ją utrzymać, no pewnie byłyby na pewno jakieś obsuwy. W zatwierdzaniu transakcji. Na ten moment można powiedzieć, że Bitcoin działa i przeszedł ten pierwszy test całkiem dobrze, no ale też internet szybko wrócił. Tak jak powoływałem się wcześniej na ten BTC.com, ta moc największych mining puli wróciła prawie do, do normy. Zobaczymy, co będzie dalej, ale to na pewno też się będzie taki tlił czynnik ryzyka po prostu pod kątem emocjonalnym i takim, no. Wiesz, jest, jest sytuacja niepewna, więc może tak, lepiej się tak. wycofywać. Ty może technicznie widzę, że cały czas tutaj jesteśmy w okolicach tego tych dołków z września. Tutaj jesteśmy na wsparciu, ale testowane było w, tutaj to minimum, nawet w okolicy 40 tysięcy. Tak, wczoraj. Wczoraj zeszliśmy, no ale dzisiaj widzę, że już rynek trochę odrobił tych ta, Także nie wygląda tak źle, no ale pewnie w najbliższych dniach jeszcze będą te te dołki właśnie około 400 tysięcy testowane. Też jeszcze może warto o jednym no w przypadku surowców wspomnieć, bo mówiliśmy o ropie naftowej, ale akurat Kazachstan też jest ważnym dostawcą miedzi dla, dla Chin. 8% eksportu właśnie jest, jest do, do Chin, więc, więc to dość Dość istotne też może być, inaczej może, importu chińskiego mm -hmm. jest właśnie z, mm -hmm. z, z Kazachstanu w tę stronę trzeba patrzeć, Druga, dla, dla Kazachstanu Chiny są bardzo ważne tak. na no, w ogóle dla, dla wszystkich związanych z miedzią, więc też na pewno warto pod tym kątem obserwować, obserwatorów, choćby naszej polskiej spółki miedziowej kghm KG HM też to może zainteresować, właśnie, tak. y, więc, więc warto na to patrzeć. W globalnym świecie finansowym, jak widać wszystko się pięknie łączy. Tak, no i skoro pięknie się to łączy, to może połączymy sobie jakoś płynnie z naszym tematem drugim, czyli z trochę kultury. Tak, ty, ty w weekend oglądałeś coś? Co... Tak, 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 tak. Oglądałem Warty, film. E, tytuł: Doli, e, Wynalazczyni Dolina Krzemowa w kropli krwi. Taki długi tytuł: film na produkcji HBO. Dokumentalny film o Elizabeth Holmes. Ja o niej kiedyś już wspomniałem tutaj w ramach naszych rozmów spekulowanych. Może zacznę od tego, że sam film jest z roku 2019, więc to nie jest żadna świeżynka, o której mówimy tutaj w kontekście tego, że to jest coś nowego, ale głośno się zrobiło o tym filmie, dlatego że Elizabeth Holmes jest, tutaj sprawa sądowa się toczy od pewnego czasu, teraz zapadł wyrok. W zeszłym tygodniu, w tym tygodniu, być wiadomo, ile, na ile zostanie skazana, bo postawiono, postawiono 11 zarzutów, na cztery została uznana winna, czterech z nich. No i wyrok teraz się pojawi. Podobno grozi jej nawet do kilkudziesięciu lat, może, bo w systemie amerykańskim te wszystkie wyroki się łączą. Ale o co w ogóle chodzi z Elizabeth Holmes? Elizabeth Holmes jako młoda dziewczyna, 19-letnia, założyła firmę Terranos. Która miała produkować aparaturę sprzęt do badań, skropli krwi, takich kompleksowych badań, ponad 100 różnych, miało być wskaźników branych pod uwagę. I to to, ona była nazywana zresztą młodym Steven Jobsem, takie młode dziecko właśnie Big Techu rozwijającego się. I zyskała zaufanie z sporej grupy inwestorów. Zaangażowali się w to nawet osoby z amerykańskiej polityki, jak i były generał z Pentagonu. No, kilkanaście miliardów spółka była warta. A okazało się po latach, to za sprawą śledztwa prowadzonego przez dziennikarza Wall Street Journal, że to tak naprawdę jedna wielka ściama: że, że ta aparatura Terranos, a potem Drugi model się nazywał Edison. O tym Edisonie jeszcze za chwilę powiem. To jest ciekawa sprawa z tym Edisonem. Że to tak naprawdę jest ściema. I co do filmu. Niekoniecznie musisz oglądać, jeżeli nie oglądałeś. Tak samo widzowie niekoniecznie muszą oglądać film dokumentalny, bo on trwa mm -hmm. półtorej godziny, można znaleźć sporo artykułów. No, film, jak film, jest po prostu w taki klasyczny sposób bardzo amerykański pokazany, czy oczywiście wywiady, wątki. Zanim to wszystko wyszło na jaw, jak to ona się rozwijała. Zresztą powiedziałem, że nazywana była Stephen Jobsem, a ona nawet się wizualnie. Trochę wzorowała na Steve'ie Jobsie, czyli w golfie występowała, robiła prezentacje identyczne jak Steve Jobs, czyli wychodząc na scenę, pokazywała jakieś tam małe fiolki, na przykład, tak, żeby uzmysłowić tutaj to inwestorom. Ale sam fakt, że zyskała tak duże zaufanie inwestorów, jak wiele firm zresztą technologicznych, koje się konkretnie nie udało, a, a innym technologicznym, które nawet być może na początku nie miało jakiegoś produktu gotowego, dzięki temu finansowaniu, które się przez lata pojawiało. W końcu mi się udało. No, jej nie I jest nazwana teraz no, jedną z największych oszustw ostatnich lat. Przecież ona miała 19 lat, jak założyła ten startup? Tak, ona rzuciła studia. Studiowała e, chyba na Uniwersytecie Stanforda inżynierię chemiczną i, i, i rzuciła studia, czyli też trochę jak, jak Steve Jobs, jak ci wszyscy. Wielcy Zuckerberg przecież tak samo mhm. że też nie, nie skończył studiów, tylko założył swój własny, własny biznes, zaczął go rozwijać. A to jest tak, że ona od początku z premedytacją kłamała? Y no właśnie nie, nie, to jest trochę tak, że ona wierzyła w to, co tworzy, tak? Tylko mhm. być może jako ta młoda 19-letnia dziewczyna z pełna ideałów Faktycznie chciała coś stworzyć, potem się okazało, że się nie da. I tutaj jest ta ciekawa sprawa to też nie jest żaden spoiler, no to wszystko mm. można sobie wyczytać. Ten drugi produkt, który nazwała Edison to też tu jest takie drugie dno, bo ona w tym filmie tłumaczy, że. Sam Thomas Edison, zanim stworzył żarówkę, to też jest trochę mitem, bo on nie stworzył, nie jest twórcą żarówki, tylko udoskonalił tak naprawdę coś, co już było wcześniej, ale że tworząc żarówkę, tak to określiła, miał kilkanaście tysięcy prób, zanim się udało, więc tutaj ten Edison też miał być potwierdzeniem tego, że trzeba próbować, ma być ileś tysięcy prób, w końcu się mhm. uda, ale taki paradoks, bo nie wiem, czy w ogóle tam kiedyś zapoznałeś się z, zapoznałeś z firmą, z, 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 z samym Edisonem, bo nawet też film kiedyś widziałem dokumentalny o y, takiej walce Tomasa z Edisona. Z, y, no teraz nie chcę nazwiska przekręcić, no, ale jest jakby w kwestii tego, jakie ma być standard prąd, mm -hmm. tak, czy stały, zmienny i y, y, on też w tym filmie był przedstawiony bardzo negatywnie jako wielokrotny oszust, taki manipulator, wykańczający konkurencję, taki bezwzględny biznesmen. To też ciekawe, że właśnie tutaj taka osoba jak Elizabeth Holmes się wzorowała na, na Edisonie, zarówno biznesowo, jak i właśnie pod kątem tych, jego sposobu działania. No ale właśnie dlaczego w ogóle o tym mówimy i dlaczego warto to wspomnieć? Ostatni rok to jest przecież gigantyczny napływ kapitału na, na rynek, a taka sytuacja, jaka właśnie jest na rynku, sprzyja pojawianiu się nowych tego typu biznesów. Nie wiadomo, czy jak niektóre startupy, które się pojawiły w ostatnim roku, zyskały finansowanie, no bo to zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych te, te startupy bardzo prędnie się rozwijają. Ile z nich jest faktycznie biznesami, które mają szansę na powodzenie, a ile to jest tylko sprzedawanie marzeń, tak jak to Elizabeth Holmes sprzedawała? Czy to pod tym wszystkim to się w ogóle takie kluczowe pytanie jest, no bo jak, no bo wy wcześniej. Mówiłeś o tym, że zainwestowali w to naprawdę e, no, takie mocne persony, bo nawet sobie wynotowałem, był szef Pentagonu, generał James Mattis, szefowie tak. dyplomacji USA, George Shultz i Henry Kissinger. Pytanie, jak, dlaczego nikt tego nie weryfikuje? To znaczy, to ona była, e, e, pani Elizabeth Holmes była tak świetnym marketingowcem, tak świetnym mówcą, coachem, bizneswoman, nie wiem, miała taką charyzmę, że takich przekonywała słowem, że zebrała 50 baniek, dużej, no bo w dużej mierze, tak. to to jest, no to jednak, no nie wiem, bo świat giełdowy jest tak skonstruowany, że dosyć i tak wyregulowany, że no jest zanim spółka nawet gdzieś się dostanie na giełdę, prawda, no to przechodzi ileś tam tych szczebli weryfikacji, tak jak to jest w Polsce, że mamy komisję nadzoru finansowego, mamy giełdę, która też, też weryfikuje prospekty, to dopuszczenie spółki do giełdy, do, do, do emisji jest naprawdę, no trzeba spełnić sporo warunków. No to zawsze się przy, w takich sytuacjach się zastanawiam, na no to co jeszcze trzeba zrobić, żeby, żeby czegoś, czegoś takiego nie było. No bo to jest. Ale tutaj na papierze podejrzewam wszystko, wszystko bardzo dobrze. Tak, wszystko właśnie, się no, zgadzało, tak, właśnie ale właśnie na papierze. Do komisji, nawet polska spółka, też do KNF-u prezentuje, tak, czy nie tak. też jest na papierze, wszystkie mamy dane, a ona zresztą wskazywała na to, że nie może. Pokazać swoich laboratoriów, no bo to wszystko jest ściśle tajne. Nie chcę, żeby te patenty gdzieś wypłynęły, żeby tutaj ta, ta technologia, zanim ona ją faktycznie pełnił publicznie, żeby, żeby gdzieś nie wyciekło. No więc no to, to mogło zyskiwać zaufanie. Bardziej się zastanawiam, bo na pewnym momencie ta firma Terranos weszła we współpracę z siecią amerykańskich Aptek. Z dużą siecią aptek. Gdzieś tam nazwę sobie zanotowałem, ale tutaj teraz nie. Nieistotne w każdym razie. Po tym, jak nawiązała współpracę, oczywiście jeszcze dodatkowo się uwiarygodniła w oczach inwestorów, więc jeszcze więcej zyskała, no bo to się napędza no tak. samo w ten sposób, ale wiedząc, że nie podoła, to zaczęła faktycznie wykonywać badania, ale na sprzęcie Siemensa, na sprzęcie innych firm, które produkują aparaturę właśnie do, do, do badań i faktycznie wyniki prezentowała, ale już nie ze swojego sprzętu, nie z tej firmy Teranos, tylko nie gdzie indziej. Co ciekawe, przecież pracownicy, bo tam kilkaset osób było zatrudnionych w tej firmie. Oni wszyscy mieli umowy NDA o zachowaniu poufności. I zwalniali się, nie mogąc ujawnić tego. Więc to jest naprawdę to jest taki proceder. że gigantyczne kary za to, to groziły. I to jest takie dość miuste amerykańskie, tak? gdzie jest ten taki klasyczny kapitalizm, gdzie tutaj rządzi pieniądz w dużej mierze. No to jest fajne i niefajne, bo w Europie, podejrzewam, to by przez trochę przesadzenie z regulacjami to mogłoby nie wyjść. No bo podejrzewam, że taka firma w Europie, zanim by mogła swój produkt do celów medycznych udostępniać, to pewnie musiałaby. Tysiące certyfikatów uzyskać, zgód. No w Stanach to jest mimo wszystko, pomimo że Stany są poziom ponad Europą, czy kilka poziomów pod względem technologicznym, no to trochę łatwiej takim biznesom jest wystartować. I na tym to może też częściowo bazowało. No po prostu zaufanie takie w ogóle do spółek technologicznych w Stanach jest gigantyczne. Coś startuje, do, żeby nie, 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 ten pociąg nie uciekł, trzeba wskoczyć do niego szybko, a jeżeli jeszcze dodatkowo. Pociąg ma jest ładne kolory i ładnie wygląda, no to tym lepiej. No, bo z tego co rozumiem, to miały być szybkie testy krwi, taka diagnostyka dostępna od, od zaraz dla każdego, no to to też jest pewnie. No bo często takie piramidy, bo chyba można tak trochę nazwać, są budowane jednak na, jakimś, na jakiejś takiej modzie, dostępnej mhm. na bardzo chwytliwym temacie. to dbałość o zdrowie takim tematem jest. Myślę, że to dotyczy całego globu, ale w Stanach Zjednoczonych w szczególności, ja dostęp do takiej szybkiej, szybkiej diagnostyki, gdzie możesz sobie, bo krew dostarcza bardzo szybko i bardzo wiele informacji na temat stanu zdrowia, no to to, to, to jest z pewnością chwytliwe. Bo ja na przykład, typu, jak szukając sobie takiego odpowiednika w Polsce, no to o którym możemy legalnie powiedzieć, no to chyba Getback tylko się kojarzy, no ale to jest ani nie spółka technologiczna, tylko tyle, że po prostu... Płynęła na, takim, na takiej modzie na, na, mm -hmm. na, na spółki, które ściągały yy, długi, chociaż one nigdy nie namówiły tego, tak, tylko to już zarządzanie wierzytelnościami, bo się ładnie nazywa. No ale tak. A nie, ona nie mówiła, jak się mówiło o tym w indykatorze, tylko, tylko zarządzanie wierzytelnościami. No ale get back był takim, mm -hmm. yy, jest taką czarną plamą na polskiej mapie giełdowej i też pomimo wszystkich regulacji tak. nikt, nikomu nie udało się dotrzeć tam do sedna, chociaż wiadomo, potem wyszło, że po prostu były kłamstwa w prospektach hmm. poszczególnych serii obligacji i tak dalej. Natomiast no to już rosło do takich do gigantycznych rozmiarów, no bo już nie pamiętam, ile tam ponad 2 miliardy utopionych złotych. Nie pamiętam. No w każdym razie taki odpowiednik. No, Taka tylko refleksja może na koniec tego pierwszego wątku. Y, Obi-Zera nie była takim y, elementem, gdzie spółka, której władują. Państwo właduje miliardy Aha. i nic z tego nie wyjdzie, bo póki co jest tam może nie miliardy, ale miliony już płyną. Bo to mi się tak skojarzyło w ogóle ze spółkami z sektora właśnie elektromobilności, samochodów elektrycznych. bo ile było przecież kilka takich firm w Stanach Zjednoczonych, które warte były więcej niż największe koncerny motoryzacyjne, a nie wyprodukowały jeszcze żadnego pojazdu i, i no, inwestorzy w to wierzyli. No. Tak, że czasem się udawało w końcu coś wypuścić, więc tutaj z no, tą na mi się na od się Na gruncie polskim skojarzył. Na niu Connectie też mi mamy taką historię. Auta, super auta, które chyba, chyba jeszcze nie wyjechał na drogi, tak mi się wydaje. No tak, tak. No no ale się... marzenia, marzenie można. Warto ma można cały czas marzyć, warto marzyć. E, to skoro o marzeniu, to możemy o mądry głowach porozmawiać, tak? Przechodzimy do trzeciego wątku. Tak, tak. No i trochę ten chyba, te mądre głowy nam tak pesymistycznie trochę w tym wszystkim. Wyjdą nam trochę, tak, w tym sensie. Tak myślę, no tak myślę. Ym, Bo chciałem zacytować tak: Jamiego Daimona, szefa JP Morgan Chase, który wczoraj udzielił wywiadu CNBC, i yy, to możemy nawet pokazać ten slajdik z, z tym cytatem. Powiedział, że to co my znamy z własnego popórka, że inflacja prawdopodobnie jest wyższa niż, niż sądzimy, i on nie zdziwi się, jak będzie już nie trzy, ale cztery podwyżki stóp procentowych. Do niedawna, po minutkach Fedu, yy, yy, mieliśmy yy, perspektywę trzech podwyżek w 2022 roku. wczoraj, analitycy Goldman Sachs mówili, że trzy są pewne. Idziemy dzień dalej, mamy już szefa, e, szefa JP, JP Morgan, który mówi, że cztery podwyżki. To się robi trochę mm, niepokojące w tym sensie, że tydzień temu jeszcze tutaj trochę uspokajaliśmy, bo mówiłem tak. o tym, że zawsze ten rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp, e, to nigdy nie było tak, że nagle Wall Street spadała, że tam zawsze jest ta przestrzeń jeszcze z najmniej roku, nawet wzrostowego czy trendu bocznego. Natomiast tutaj e, no, wygląda na to, że, ca że, że ten cykl będzie bardzo szybki, bardzo dynamiczny. Na no, mało tego, jak skończy się to i teraz w, w pierwszym kwartale, to już mówi się o, tych, e o ściąganiu tej płynności w ramach, e w ramach tego taperingu. I problem polega na tym, że to się nam wszystko zbiega w czasie. Mhm. Czyli wygasimy pro programy stymulacyjne, zaczniemy podnosić stopy i zaczniemy ściągać tę nadpłynność, którą generowaliśmy przez te programy stymulacyjne od iluś tam lat, no bo oni rozumiem, że zaczną wyprzedawać te, 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 te śmieciowe aktywa i ściągać kasę z rynku. No to to daje bardzo słabe perspektywy dla rynku akcji. O ile faktycznie, faktycznie do tego dojdzie, bo też już tak, to, to, to tak. można znowu patrzeć, że nie zawsze z tego typu prognozy się sprawdzały, więc no to, to może też być ten taki element, który będzie nam tworzył różne spekulacje w ciągu najbliższych kwartałów. Też ciekawe jest, te minutki właśnie to pokazały. Tak? Mamy Jeromi Pawła, który tutaj, wychodząc na scenę przed publiką mówi, że no tutaj inflacja jest przejściowa, nie ma się tego tak bardzo co obawiać. No, oczywiście będziemy normalizować politykę monetarną, to taki mamy, taki mamy plan, ale potem ta kurtyna opada i za zamkniętymi drzwiami to już nieco ostrzej do tematu podchodzi i nieco większe obawy przedstawia właśnie tutaj już, już wewnętrznie. Tak? No, to to, to jest taki sygnał niepokojący, no tutaj się nasuwa aż od razu, no, tak w trochę kultury można by wejść, piosenka chyba Tiltu była, tak, nie wierzę polityką jednak bank centralny to nie jest, nie jest upolityczniony, nie powinien być, no ale jednak trochę polityki w tym jest, więc tutaj... Też można by. O, kult, kult, kult też śpiewał, Nie Wierzę Wam, ale to tam było przekleństwo. Porównywał polityków do pewnych zwierząt. Też, ale to tak, no, myślę, że wielu tych takich tak, tak, tak. buntowniczych muzyków tak śpiewało. Ale to, jak już mówisz o kulcie, to też jeszcze jedno mi się przy cytat skojarzył Kazika, nie kult, tylko Kazika konkretnie z płyty Melassa. Polityka to pobranie się w błocie, każdy się musi ubrudzić. Tak, też pasuje. No ale dobrze, to tutaj odbiegliśmy trochę. No to, o to jeszcze jest. Kaczmarski był tak, polityka <laughs> dla mnie to w kryształę pomyje na przykład. To, ale to, już, ach, tak, to, to zaraz, można by, jak widać. Tak, muzyczny tak, wątek tak. prowadzimy. Mocno mm. muzyczny, mieliśmy, mieliśmy o obawach rynkowych, no więc mamy kolejny czynnik, tak naprawdę tylko powiedziałem o tym, że pewnie będzie trochę e, zakrawało czarną melancholię, mm -hmm. no bo to Zgadza jest się. na pewno czynnik, który e, może w połączeniu z tymi pozostałymi też jednak jednak ręki dołować. No, Zobaczymy, jak będzie to w kolejnych dniach, bo znowu mamy początek roku. Trudno jeszcze tak naprawdę, po ile nas za sobą mam, 6 sesji, 6, nawet 5, trudno jakikolwiek wskazywać kierunek konkretnie, jak to będzie wyglądało. Historia pokazała, że już w takich sytuacjach nowe szczyty też się mogą pojawiać. No, zwłaszcza, że tydzień temu jeszcze też chwaliliśmy S&P 500 a. za nowy szczytka, karą 40 nowy szczyt, DAX powyżej 16 tysięcy. No wczoraj mieliśmy bardzo tutaj, nie wiem, czy możemy pokazać wykres NASDAQ 100 z naszej platformy, bo tam było takie tąpnięcie, ta zielona świeczka z wczoraj, to jest i dolny cień, zejście do tej białej linii, to jest dwususesyjna średnia, więc tam szybko się, a, a, boty się chyba aktywowały i, i zostały te notowania wyniesione, ale widać, że NASDAQ jest na takim newralgicznym poziomie. To co jest, czybym dodał i zaakcentował, bo dziś yy, szef FEDU występuje przed yy, kongresem, o ile tak. się nie mylę, bo rozpoczyna oficjalnie drugą kadencję na swoim stanowisku jako, jako prezes rezerwy federalnej. Znana jest z tego, co czytałem, treść jego wystąpienia i on tam mocno akcentuje jednak to, że gospodarka jest w bardzo dobrym stanie, że jest niskie bezrobocie. Czyli czytalibyśmy między wierszami, że mamy idealne warunki do tego, żeby mocno zacieśnić monetarny pas, ale trzymając się tego, że on werbalnie jest bardziej gołębi niż mm -hmm. za kulisami, to różnie może być, ale to będzie ciekawe chyba o nie wiem, czy nie o 16. Tak jeszcze w czwartek e, Brainerd będzie występował, też, a, więc tutaj mamy kilku a, przedstawicieli Fedu w najbliższym czasie. Czyli dniach. znowu werbalne e, interwencje, czy mm -hmm. też e, sygnały będą, będą pewnie e, istotne. To też dla Bitcoina jest ważne, jeszcze robiąc taki, ta, taką klamerkę do tego pierwszego wątku, bo jeżeli e, ta nadpłynność będzie, będzie osuszany będzie rynek z tej nadpłynności, to myślę, że Bitcoinowi się dostanie w pierwszej kolejności, bo on był jednym z beneficjentów tego, tego tak. że tego pieniędzy po prostu było dużo i on szukał ujścia mhm. już naprawdę w bardzo alternatywnych, e, alternatywnych miejscach. No właśnie ciekawe też, jak do tego rynku pracy się będzie odnosił w najbliższych dniach, bo tutaj, no to już było po posiedzeniu ostatnie posiedzenie, bo te minutki były z grudniowego posiedzenia, teraz mieliśmy no, teoretycznie słabsze dane pod względem payrollów, tak, i miejsc pracy nowych no, powstałych było mniej niż oczekiwał rynek, to dużo mniej. No ale z kolei te wyniki całościowo, te dane były. Bezrobocie 3,5. No dokładnie, to jest tutaj takie. Tak pokazuje, że, 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 że całkiem ten rynek pracy ma się dobrze, więc też to jest ten dodatkowy czynnik, z którym Fed będzie musiał jakoś walczyć w kontekście walki z inflacją. Ale to jest też o tyle ciekawe, bo wczoraj były chyba dane ze strefy euro, 7,2 jest tutaj tak. bezrobocie wysokie. Dosyć. Ja wiem, no strefa euro no to jest jakiś tak. konglomerat państw o, o różnym powiedzmy, zaawansowaniu gospodarczym, ale mimo wszystko, jako nawet uśrednienie 7,2 to jest, to jest dosyć, dosyć sporo, co z kolei no, nie daje tutaj perspektywy zacieśniania polityki monetarnej w Brukseli przynajmniej. Ale chyba nawet y Europejski Bank Centralny nawet, nawet jakichś iluzji nie, nie prowadzi. Nie. Że chyba, będzie 2023 to może dopiero coś takiego. No to wiadomo, że to w kontekście indeksu dolara i w ogóle par dolarowych to w dłuższym terminie jest istotne, ale to podejrzewam, że większość osób sobie z tego dobrze zdaje sprawę, która tam na eurodolarze szuka okazji. Tak. No i trochę negatywne dla rynków takich jak nasz, niestety. niestety. Dla, dla polskiego złotego też mocniejszy dolar nie, nie jest sprzyjający. Ale to może coś optymistycznego, to coś wreszcie, optymistycznego. wreszcie. Tak. to... Proponowałeś wątek, Aha, bo tak, bo teraz ruszają, rusza sezon wyników za czwarty kwartał w Stanach Zjednoczonych. W piątek m.in. JP Morgan i Citigroup pokażą takie mm. wyniki. I Wells Fargo jeszcze. I Wells Fargo. No i okazuje się, że jest sporo optymizmu co do tych wyników wśród amerykańskich analityków. Tak, no właśnie nas spotkałem się, z, na Reutersie czytałem tutaj o, opinie różnych analityków, różnych instytucji finansowych, to większość oczekuje, że te wyniki banków, tych największych, bo od tego się zaczyna, to też będzie taki trochę papierek lakmusowy dla, dla kolejnych też, też kwartałów, że, że no są przewidywane wzrosty zysków. Wells Fargo tutaj oczekuje się 67% wzrost zysków w tym kwartału, także... Całkiem, całkiem ładnie. A też jeszcze jest ciekawe, bo tutaj te banki w piątek mają wszystkie chyba te trzy, które mieliśmy, w piątek wyniki przedstawiają, ale w czwartek linie lotnicze, Delta przedstawiają. To też jest fajne, pokazuje. To 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 chyba może być gorzej. Czy... Tu, no właśnie, to też jest w kontekście tego omikrona, który się pojawia, straszy. Wiadomo, że częściowo loty zostały wstrzymane, no ale pytanie, jak to właśnie wpłynie na wyniki? Przede wszystkim, bo też nie same wyniki są ważne, ale też jak tutaj przedstawiciele. Jakie prognozy na kolejne mhm. kwartały przedstawią i jakie będą te właśnie projekcje? Ja też nie wiem, jaki jest tam efekt bazy w tych liniach lotniczych, bo jak było w tamtym kwartale 2020. No to był chyba ten okres jeszcze słaby bardzo. Tak? A, czyli może być efekt niskiej bazy, czyli nawet... Tak, tak. No z drugiej strony pamiętam, jak rozmawialiśmy tutaj w grudniu i ja powoływałem się na tekst pani Danuty Walewskiej z Rzeczpospolitej, tylko wprawdzie ona opowiadała o brytyjskich liniach lotniczych, mhm. że to był e, bardzo słaby okres ten okołoświąteczny, który zazwyczaj odpowiada za jakiś bardzo dużą część przychodów całorocznych, a on był bardzo marny. No to, to w tym kontekście to bardzo ciekawie się szykuje. E, szykują się te wyniki. Pewnie warto... Warto śledzić, ale z tymi bankami, bo do tego bym wrócił, bo, bo to też trzeba trochę kupować perspektywę, no bo skoro tam będą rosły te stopy i w takim tempie, powiedzmy, że będą cztery podwyżki stóp, no to banki teoretycznie też powinny być tego beneficjentami. Tak, tym bardziej, że skończy kończyć te wszystkie rządowe programy pomocowe, więc też coraz więcej i Amerykanów, i przedsiębiorstw będzie sięgało po kredyty, będzie potrzebowało też znowu tych usług bankowych, będzie większy popyt, no plus same te zyski, zyski banków wraz ze wzrostem stóp procentowych też też będą się kształtowało nieco lepiej, więc no, perspektywa wydaje się dobra. Zresztą mieliśmy w Polsce też przykład, jak, jak sektor bankowy sobie dobrze poradził i właśnie w, w oczekiwaniach na, na podwyżki stóp pojawiły się wzrosty. Wiadomo, że ten rynek wycenia to wcześniej, ale tutaj w Stanach też te perspektywy mogą być dobre, więc ważne, żeby było to, co było w, lat, w latach w la, i w latach też, ale w kwartałach ubiegłych, czyli Prognozy relatywnie optymistyczne, a wyniki lepsze niż prognozy, i, i wtedy jest szansa na optymizm. Więc to dlatego to mówimy o tym w różowych okularach, bo wydaje mi się, że to jest wątek optymistyczny, że może być po raz kolejny taki, taki scenariusz, czyli nieco słabsze prognozy, wyniki zadowalające i. Mamy potencjał, mamy paliwo do wzrostu. Do wzrostu. No to gdyby to się przełożyło na polski, na polski rynek, to też byłoby spoko, bo banki mają bardzo duży udział w tych głównych indeksach. No, wczoraj na przykład była sesja, to było ciekawe, że wśród 20 bureau chipów tylko trzy spółki były na plusie i to były banki mhm. Santander, PKO i PKO BP. Ale jeszcze mi się przypomniała taka kwestia a propos takiego ożywienia gospodarczego. Ostatni był raport chyba, mm, nie wiem, którejś instytucji, która śledzi badania e, w sensie. Mm, jak wygląda rynek kredytów w Polsce i 24% konsumentów wzięło kredyt na to, czy pożyczkę, żeby spłacić poprzednią pożyczkę, czyli jest rolowanie. Spirala się na nakręca. To jest straszne, mhm. no zwłaszcza w perspektywie podwyżek stóp i, i takiej inflacji. Więc to jest, to jest trochę niepokojące, to może na krótką metę gdzieś napędzać na przykład system bankowy, no ale to jest znowu to takie wspinanie się po takiej trochę ścianie, ścianie strachu no to, to ciekawe, natomiast to banki cały czas tak, są mocne, co do nas jest dobrym sygnałem, więc co, trzymamy kciuki za piątkowe wyniki, żeby się potwierdziło. I żeby się przełożyło na, na nasze warunki. Na nasze warunki, tak. Także tak, to optymistyczny akcent przynajmniej na koniec, tego się trzymamy, mam nadzieję, że będziemy mogli za tydzień potwierdzić tutaj to, to że to faktycznie jest optymistycznie. No i czekamy na, na zwroty na amerykańskich indeksach, również bo tutaj jednak Pomimo, że dwa różne światy, no to jeżeli w Stanach jest źle i źle na giełdzie, no to ciężko, żeby inwestorzy zagraniczni pozytywnie patrzyli na rynki wschodzące, na rynki rozwijające się, no to jednak ten pozytywny sentyment globalny jest potrzebny. Także na to czekamy. No i co, myślę, że na dziś w takim razie zakończmy, skoro jest optymistycznie z tak. uśmiechem. Tak, no i zapraszamy oczywiście na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu, już w pełnym trzyosobowym składzie. Także do zobaczenia za tydzień.